Jakimś cudownym trafem do rąk Tomasza Magierskiego trafił pamiętnik Reni Szpigel, literacko i poetycko utalentowanej Żydówki z okolic Przemyśla, rozstrzelanej po aryjskiej stronie getta, wkrótce po osiągnięciu pełnoletności. Dokumentalny film słynnego nowotarżanina, czynnego zawodowo w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, zrealizowany na kanwie jej pamiętnika, był prezentowany podczas spotkania z reżyserem w siedzibie Euroregionu Tatry. Poruszający obraz Przemyśl, złamane marzenia, opowiada o losach żydowskiej rodziny w okrutnym czasie wybuchu wojny, wkroczenia najpierw Niemców, a potem Armii Czerwonej, o okupacyjnym życiu, tragedii getta i walce o przetrwanie, o zabitych i ocalałych. Renia Szpigel, córka związanej z ziemiaństwem rodziny, zaczęła pisać pamiętnik w wieku 15 lat, gdy była już rozbudzoną poetycko-gimnazjalistką. Na jego kartach zdumiewa literackim talentem, bystrością obserwacji, siłą przeżyć i dojrzałością refleksji. Pomnę te dawne chwile, lipy, domek, bociany, motyle, daleko, gdzieś daleko. Ciągle widzę i słyszę, jak wiatr do snu drzewa kołysze. Nikt mi tego nie powie, że mgła jest, że jest cisza, że to hen, że mrok wieczorem, to kołysanie ja zawsze usłyszę. Widzę nasz dwór i staw i lipy za dworem. Gdy nią opiekowali się dziadkowie w Przemyślu, mama z młodszą siostrą Reni przebywała w Warszawie, gdzie przed uzdolnioną z kolei aktorsko i recytatorsko arianką otwierała się kariera polskiej Shirley Temple. To w jej rękach przez lata emigracji, jeszcze w czasie wojny do Niemiec, potem do Stanów Zjednoczonych, przetrwał 700-stronicowy, ciekawie ilustrowany i ozdobiony pamiętnik Reni. Po ujrzeniu światła dziennego, po ręcznym przepisywaniu fragmentów przez Tomasza Magierskiego, szybko stał się on światowym bestsellerem. Wiersze ze stronic pamiętnika, powiernika tęsknot za mieszkającymi gdzie indziej rodzicami i rozkwitających uczuć, wkrótce potem dziennika wojennej grozy, stały się inspiracją muzycznej warstwy filmu. Przed projekcją wykonywali je także miejscowi artyści. Narrację w tym momentami ożywionym fabularyzacją i archiwalnymi kronikami filmie prowadzi głównie mieszkająca teraz w Stanach, recytująca z pamięci wszystkie wiersze z dzieciństwa i śpiewająca piosenki polskie, rosyjskie, niemieckie, młodsza siostra Reni. Trala, 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 lenko. When I was supposed to be born, they wanted to tell my sister that I was coming. So they made a store, they put it in the window, and they said to my sister, Renia, you're going to have a new baby. Niemiecki oficer nigdy do nas nie dojechał. Może nie mógł, a może zginął, nie wiem. Ale uratował nam życie i będę mu za to dozgonnie wdzięczna. Mama i ja jako jedyne z rodziny przeżyłyśmy wojnę. Nie wiem, co stało się z dziadkami. Nie wiem, co stało się z moim tatą. Tęsknię za moją siostrą do bólu. Tomasz Magierski w filmowym świecie Człowiek Orkiestra, bo reżyser, operator, scenarzysta i producent, twórca wielu już dokumentalnych obrazów, w 2020 roku zdobył miedzianą emigrę 8. Festiwalu Filmów Emigracyjnych za wielowymiarowość opowieści o dramatycznych losach Reni Szpigel.
Rok później drugą nagrodę podczas warszawskiego festiwalu polonijnego Losy Polaków w kategorii Losy Polaków pochodzenia żydowskiego i innych wyznań. Ty, Mateńko, módl się dziś za nas gorąco i niech twoja myśl będzie błogosławiona. Kocham cię całym sercem moim. Przede wszystkim proszę cię, dzienniczku, o przebaczenie. Za to, że zapuściłem się do twoich kart i pragnę kontynuować dzieło człowieka, którego nie jestem godny. Wiedz, że Reniuśka nie dostała stempla i musi przebywać w ukryciu. Pieczątki nie dostali również moi kochani rodzice. Przysięgam Bogu i historii, że będę ratował te trzy najbliższe mi istoty z narażeniem własnego życia. Przeprowadziłem Mariankę. Bogowie, o zgrozo, wszystko idzie na zagładę. Ja karty nie dostałem. Chciałbym ratować rodziców Irenę. Siebie jeszcze głębiej pogrążyłem. To wszystko wygląda jak koniec świata. Trzy strzały. Trzy stracone życia. Nastąpiło to dnia wczorajszego, o 10:30 w nocy. To przeznaczeniem było odebranie mi najbliższych istot. Moje życie jest skończone. Słyszę tylko strzały, strzały, strzały. Końcem lutego nasz coraz sławniejszy ziomek znów przyleci z Nowego Jorku do Nowego Targu, żeby zaprezentować kolejne swoje filmowe dzieło. Coraz mocniej bowiem staje się dokumentalistą ludzkich losów wpisanych w historyczny kontekst. Dostałem właśnie niedawno nagrodę na festiwalu Losy Polaków i nad tym samym się zastanawiałem, bo jest to trzecia czy czwarta nagroda na tym festiwalu i w zasadzie ten festiwal wygląda jakby był dla mnie zrobiony, bo tylko o czymś takim robię filmy. W zasadzie wszystkie filmy, które zrobiłem, są o losach Polaków, a związane jest to z tym, gdzie jestem i do czego mam dostęp. A do czego inni koledzy nie mają dostępu. Trzeba być czujnym i mieć otwarte oczy, jeśli robi się coś takiego, takie, uprawia się takie hobby jak ja. I to są często przypadki. I tak przy ostatnich dwóch filmach była jakby kontynuacja tego, że w trakcie pierwszego filmu poznałem przypadkowo osobę, o której robiłem film następny. Jeśli chodzi o ten film konkretny, no to jest film o, to jest część dyptyku Przemyskiego. Ten film opowiada o historię Holokaustu. Nazywa się Przemyśl złamane marzenia. Przemyśl oczywiście tutaj ma podwójne znaczenie, jak się Państwo zorientujecie. I druga część tego dyptyku to jest film, który właśnie skończyłem, który jeszcze nie jest nawet, nie był pokazany. Znaczy dostał tą nagrodę na festiwalu Losy Polaków. Nazywa się Stańczak złapać światło i opowiada losy polskiego Holokaustu. Chłopca urodzonego w Przemyślu, koło Przemyśla, mieszkającego w Przemyślu i opowiada jego odyseję syberyjską, potem afrykańską i jak został słynnym malarzem w Stanach Zjednoczonych. Moje historie związane są zawsze z tematami polskimi, do których ja mam dostęp za granicą. One są też robione dla widza anglojęzycznego, także często są w pewnym procencie po angielsku. I jeśli chodzi o opinie dotyczące jakichś historycznych wydarzeń, no to też staram się, żeby były to opinie anglosaskie. Po to, żeby te filmy były, ta polska historia była dostępna dla widza zagranicznego. Ja nie uogólniam rzeczy, bo ja nie jestem publicystą. Ja opowiadam historię konkretną. I te historie są takie, jakie były, bo na tym mi zależy, żeby one były prawdziwe. I no, każda historia jest inna. Mnie interesują historie heroiczne, to jak ktoś przeżył, jak Polacy pomagali w tym przypadku akurat i Reni i wcześniej, a potem Arianie, kiedy dzięki temu tylko przeżyła.
i mogła tę historię opowiedzieć. Film o Reni Szpigel był już rozpowszechniany w różnych krajach, również w Izraelu. U nas często emituje go TVP Historia. Wszędzie budzi silne emocje, a jego twórca stara się zainspirować społeczność Przemyśla do stworzenia w budynku starej synagogi muzeum poświęconego bohaterce tego obrazu. Jak to się dowiedziałem ostatnio, że uprawiam politykę historyczną. Ja tam politykę uprawiam od 30 lat, nim się stała modna w Polsce, bo to jest jakby taki naturalny sposób, jeśli jest się w tym miejscu, w którym się jest i ma się dostęp do pewnych historii. Spotykam się z odzewem dobrym, czy bardzo dobrym, znaczy głównie chodzi o to, że to są historie, które są kompletnie nieznane widzom angielskojęzycznym, powiedzmy. Także te historie nawet nie były w Polsce znane, jak wiemy, bo pamiętnik Reni został przeze mnie odkryty i wydany, w tej chwili jest wydany w 26 językach. A początek miał miejsce w Nowym Targu, bo tutaj to nie tak się zaczyna, że mamy kupę pieniędzy i robimy film, tylko dzięki współpracy ludzi dobrej woli, kolegów, przyjaciół, tak żeśmy to zaczęli, bo pamiętnik został przeze mnie przepisany z rękopisu, 600 stron przeszło, a Marcin Ozorowski, Ania Ozorowska i ich firma stworzyła książkę z tego, którą żeśmy wydali. To był początek jakby tego zmartwychwstania Reni Szpigel, która uważam jest niedocenioną nadal, chociaż już istniejącą jakby na świecie. To jest jakby największe moje osiągnięcie, myślę, że wskrzesiłem kogoś, kto nie istniał lat temu 6 czy 7. Trochę czasu to zajęło, ale warto było.